Witam Ciebie, Przemek Bulski z tej strony. Witam Cię w kolejnym materiale wideo, w którym tym razem chcę poruszyć temat hakowania Twojego mózgu. Chodzi oczywiście o wykorzystanie pewnych metod, sposobów biohackingu, w których, jak pewnie być może już wiesz, specjalizuję się w szczególności. Zatem w tym odcinku chciałbym przedstawić Tobie 8 najbardziej istotnych, wprowadzających najwięcej możliwych zmian, metod, sposobów wnoszenia Twojego umysłu na zupełnie inny, wyższy poziom wydajności, czyli de facto chodzi o zupełnie inną, lepszą jakość życia. Część z tych metod oczywiście wydaje się Tobie znana, aczkolwiek tutaj chciałbym Ciebie przestrzec przed bardzo ważnym czynnikiem, który bardzo często blokuje ludzi przed rozwojem. Mówię to jako szkoleniowiec, jako trener, jako terapeuta, a mianowicie zdanie pod tytułem ja to już wiem. Pamiętaj o tym, że proste rzeczy są proste do zrobienia, ale są również proste do niezrobienia. Zatem od razu z początku, ze startu tego filmu, tego materiału chciałbym Cię przestrzec przed tą częścią, która będzie powtarzała jak mantrę właśnie to, kiedy oczywiście możesz spocząć w sytuacji, kiedy wiele z tych rzeczy jest oczywiście wprowadzonych na poziomie Twoich codziennych nawyków. A zatem jeszcze raz wracajmy do sedna tego odcinka. W jaki sposób najlepiej, najszybciej, najskuteczniej, najbardziej efektywnie zhakować swój mózg po to, aby jakość Twojego życia uległa poprawie? Więc jedziemy z tematem. Rzecz numer jeden. Uwaga! Pamiętaj, że nade wszystko Twój mózg to przewspaniała maszyna, która tak naprawdę jest dosyć mocno obca nauce, która wydaje się poznawać mózg w coraz szybszym tempie, szczególnie od momentu, kiedy to pewnego rodzaju metody związane szczególnie z rezonansem pozwalają na obserwację poziomu aktywności bardzo dokładnie na poziomie Twojego mózgu i od tego momentu można by było powiedzieć ta część, uwaga, psychologii, ta część neurobiologii, ta część medycyny związana z mózgiem zaczęła się rozwijać i tutaj jedno jest pewne. Co byśmy nie powiedzieli, do jakich badań byśmy się nie odnieśli, Twój mózg to przewspaniała maszyna, komputer, który składa się z ponad 100 miliardów bardzo ważnych części. Chodzi mi tutaj o Twoje neurony, które za pomocą swojej komunikacji tworzą przewspaniałe zjawiska przekładające się na Twoje codzienne funkcjonowanie w jakże cudowny sposób. Wyobraź sobie, że elektryczność, którą produkujesz na poziomie mózgu, to tak naprawdę elektryczność, która mogłaby cały czas zasilać niewielkiej, powiedzmy, wielkości żarówkę, a gdyby podłączyć Twój telefon komórkowy, byłby on naładowany w przeciągu 70 godzin. Oczywiście wydaje się tutaj, że jest to mało spektakularne, szczególnie w odniesieniu do powerbanków, które są do dyspozycji, ale biorąc pod uwagę fakt niezwykłości zjawisk, które tam przebiegają, pamiętaj o tym, że elektryczność tam generowana jest na poziomie Twojego organizmu przeogromna. Pamiętaj o przeogromnej ilości wiązań czy połączeń, jakie neurony mogą pomiędzy sobą tworzyć, co świadczy i przesądza o tak zwanej neuroplastyczności, o której powiem o Tobie później, gdzie na poziomie każdej milisekundy przebiega cała masa procesów, które pozwalają podtrzymać m.in. Twoje funkcje życiowe, które pozwalają Tobie się rozwijać, przetwarzać myślenie, przetwarzać myśli i w ogóle funkcjonować w formie i postaci człowieka, jakim jesteś. I teraz uwaga, zadbaj o odpowiednie dokrwienie swojego mózgu. To jest rzecz niesłychanie ważna. Tutaj mówimy o dwóch procesach, na które chciałbym Ci zwrócić uwagę. Po pierwsze, neuroplastyczność, czyli Twoja zdolność do dbałości o Twoje neurony i zdolność do tworzenia nowych połączeń neuronowych, co czyni zadość temu, że w momencie, gdybyśmy byli w stanie na poziomie mózgu utrwalać, na przykład nagrywać programy telewizyjne, moglibyśmy je utrwalić na poziomie oglądalności przez następne 3 dekady, czyli 30 lat zapisu.
co jest bardzo, bardzo dużą, zauważ, pojemnością ze względu na ilość możliwości tworzenia połączeń neuronowych i to właśnie twoja neuroplastyczność, czyli zdolność do ciągłych przekształceń na poziomie mózgu świadczy o tym i powoduje, że ty ciągle możesz się zmieniać, ciągle możesz się rozwijać i jak pokazują najnowsze badania, wcale wiek nie musi przesądzać o stagnacji w tym względzie. Drugi proces to neurogeneza, czyli tworzenie nowych neuronów, szczególnie w obrębie hipokampu, co, uwaga, może przebiegać niezależnie od wieku i co przesądza o twojej pojemności pamięci. I to, co tutaj jako trzeci element chciałbym podkreślić w przypadku tego punktu, to BDNF, czyli czynnik neurotroficzny, białko, które pobudza twoją neuroplastyczność, czyli tak naprawdę dba o utrzymanie twoich neuronów w pełni funkcjonalności i w pełni sprawności i uwaga, dba o również tworzenie, możliwości tworzenia nowych połączeń neuronalnych. I tutaj uwaga, uwaga, bardzo ważnym czynnikiem, który pozwoli ci zadbać zarówno o sekrecję odpowiedniego poziomu BDNF, który pozwoli ci zadbać o ciągłą, nieustanną neurogenezę na odpowiednim poziomie i który pozwoli ci zadbać o twoją neuroplastyczność, jest ruch. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Zauważ, że w świetle badań pierwotny człowiek przemieszczał się dziennie około od 10 do 15 km. To dosyć sporo, szczególnie na tle aktywności, a w zasadzie braku aktywności wielu ludzi we współczesnym świecie. To właśnie dzięki ciągłej aktywności fizycznej twój mózg się rozwija. Gdy mówimy o porównaniu, powiedzmy, człowieka sprzed 50 lat, nawet 50 lat temu człowiek był aktywny fizycznie około 4 godziny dziennie. 4 godziny dziennie aktywności. I tutaj nie chodzi wcale o wykańczające treningi, które doprowadzają cię do ponownej resuscytacji albo jakby nakładają konieczność dokonywania wielu zabiegów medycznych, które mają zadanie wskrzeszenie funkcji życiowych. Tu chodzi o aktywność fizyczną, która jest rozłożona w ciągu dnia, czyli to, co bardzo często podkreślam i o czym bardzo często mówię, jeżeli pracujesz w biurze, ruszaj się. Co 15 minut porusz swoje ciało, wstań, rozruszaj się, porozciągaj, zrób parę pompek i tak dalej, i tak dalej. W ciągu dnia przerwa co godzinę, te 5 minut aktywności fizycznej to coś, co oczywiście pobudzi wszystkie te najważniejsze procesy, które zadbają o krążenie na poziomie twojego mózgu, a pamiętaj o tym, że twój mózg zabiera około 20% krwi, mówiąc w sposób kolokwialny, czyli krwiobieg jest ukierunkowany na odżywienie i dotlenienie twojego mózgu w około 20%, co właśnie czyni zadość temu, że powinniśmy się ciągle i stale ruszać. Więc mamy czynnik numer jeden, biohack numer jeden. Ciągle się ruszaj, ciągle się ruszaj, ciągle się ruszaj. Teraz temat numer dwa. Uwaga, zadbaj o odpowiednią dietę. Tutaj oczywiście temat jest przebogaty i przeszeroki. Tak naprawdę w wielu szkoleniach, jakie prowadziłem, poświęcałem je w dużej części między innymi suplementacji czy też odpowiedniemu odżywieniu twojego mózgu, a temat jest przebogaty, coraz to ciekawszy, ponieważ nauka w odniesieniu do takich substancji jak adaptogeny czy nootropy jest coraz zasobniejsza w badania i wiedzę. Natomiast gdybym miał to streścić w kilku dosłownie zdaniach, zwróćmy uwagę na takie aspekty. Po pierwsze, kwasy omega-3. I tutaj oczywiście będę musiał zawieść wielu zwolenników, czy inaczej, nie zwolenników, wielu dewiantów diety ketogenicznej, ze środowiska którego zresztą często ludzie mnie znają. Nie ma czegoś takiego jak, powiedzmy, duża ilość kwasów tłuszczowych nasyconych, jaka jest niezbędna do twojego życia. Tak naprawdę, gdy mówimy o nauce, niezbędne jest dostarczenie około 6 gramów tłuszczu i tutaj oczywiście masz rację, będą to kwasy omega-3, które są niezbędne tobie do życia.
Więc kwasy omega-3, niesłychanie ważna rzecz, w moim przekonaniu suplementacja na poziomie 10-15 gramów. Oczywiście w zależności od Twojej kompozycji, Twojego ciała, a w zależności od aktywności fizycznej, to dawka, którą bym mógł powiedzieć z gruntu, bym zalecał każdemu z nas. Witaminy z grupy B, szczególnie B6, B9, B12, ale ogólnie witaminy z grupy B, czyli witaminy B kompleks, N-acetylocysteina, czyli tak zwane NAC, co jest, że tak powiem, w mojej codziennej suplementacji jako prekursor glutationu, który chroni Twoje neurony przed stresem oksydacyjnym. Później powiedziałbym oczywiście o wszelkiego rodzaju antyoksydantach, między innymi te, które możesz wykorzystać w owocach jagodowych, dlatego też nie ukrywam, być może z tego względu jestem maniakiem owoców jagodowych. L-teanina, rhodiola rosea, różeniec górski, jako adaptogen, zwróćmy uwagę na magnez, który, uwaga, w zwykłych suplementach jest przyswajalny w bardzo małym stopniu i według ekspertów, z którymi ja miałem przyjemność, zaszczyt współpracować, a to osoby bardzo znane w, powiedzmy, w kręgu biochemii, tutaj szacunki mówią o wchłanialności zwykłych suplementów z tak zwanej aptecznej półki na poziomie 2-3%. Więc szczególnie polecałbym stosowanie preparatów, które zawierają różnych kilka form magnezu jednocześnie w odpowiedniej formie i postaci, na przykład w formie płynnej. Kolejna sprawa, oczywiście odpowiednia podaż białka, jako że aminokwasy są podstawowym budulcem neuroprzekaźników i wielu hormonów. W związku z tym tutaj na to bym zwrócił uwagę. I jeszcze na koniec, żeby to skwitować. Pamiętaj, że Twój organizm potrzebuje syntetyzować dziennie około 120 gramów glukozy. Nawet w warunkach diety ketogenicznej, nawet w warunkach bardzo dużej, powiedzmy, czy tej bardzo małej obfitości węglowodanów. Organizm to musi sobie syntetyzować. Kolejna sprawa, pamiętaj, że Twój mózg to, uwaga, około 70% wody, a z tych 30% materii to, czy postaci stałej, to 60% tłuszcze. Więc to już rodzi pewne konsekwencje i być może w związku z tym domyślasz się, jaki będzie punkt numer 3. Uwaga! Nawodnienie organizmu, a w szczególności nawodnienie mózgu. Pamiętaj o tym, że w ciągu nocy Twój mózg się kurczy i wtedy, uwaga, uwaga, albo te toksyny będą wydalone z mózgu, albo też nie. Tak naprawdę brak nawodnienia mózgu to dosyć duży problem, który będzie objawiał się zmęczeniem, brakiem koncentracji, większym czasem reakcji, obniżeniem Twoich zdolności poznawczych. W ciągu doby, pamiętaj, tracisz około 2 litrów wody, po prostu będąc i pachnąc. W związku z tym tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, o umiarkowanym trybie aktywności fizycznej, ta ilość wody powinna być na poziomie 3-4 litrów bezwzględnie, u kobiet około 2,5 do 3 litrów. A oczywiście każda forma aktywności fizycznej zwiększa Twoje zapotrzebowanie na wodę. Każda temperatura wyższa powyżej, nie wiem, dajmy na to 25 stopni, która nasila perspirację, będzie zwiększała zapotrzebowanie na wodę. Tak naprawdę jest to najszybszy sposób na dodanie sobie inteligencji, czyli wypicie szklanki wody, gdzie zalecałbym Tobie wypicie pewnej większej ilości, np. litra od rana, przed powstaniem z łóżka, przed pierwszą kawą i później w ciągu dnia, mniej więcej co godzinę, ta szklanka wody powinna wjechać tak, aby czuć się jeszcze lepiej. Zachęcam Ciebie do wypróbowania pewnych rzeczy. Pamiętaj o tym, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze sygnały, i to dodam na sam koniec, sygnały związane z pragnieniem, tak, bo bardzo często ludzie mówią Przemek, ale nie chce się pić. Sygnały związane z pragnieniem uruchamiane są tylko i wyłącznie po pewnym czasie, uwaga, funkcjonowania w trybie alarmowym, czyli dopiero jak Twój organizm w trybie alarmowym po pewnym czasie uruchamia sygnały pragnienia i do końca nie jesteśmy tutaj, szczególnie w pewnym wieku już, nie jesteśmy odpowiednio wrażliwi na sygnały, których po prostu w trybie normalnego funkcjonowania nie ma. W trybie normalnego funkcjonowania nie ma, więc receptą jest tutaj nawadnianie organizmu ciągle i stale, utrzymanie dobrego samopoczucia i później, uwaga, w domyśle
myślę, za każdym razem, kiedy Twoje samopoczucie się pogarsza, uzupełnianie wody w zależności od tego, jak się czujesz i Twojego czucia. Kolejna sprawa. Zacznij wykorzystywać swój mózg regularnie. I tutaj jest sprawa bardzo błaha. Tak? Przez wiele, wiele lat utrzymywano, że Twój mózg się mocno starzeje i w miarę upływu czasu pamięć się pogarsza. Oczywiście słyszę to jak na litanii u wielu osób, szczególnie tych, które nie mają możliwości, które mogłyby sobie stworzyć same na zapewnienie sobie aktywności swojego mózgu. Pamiętaj o tym, że proste zapamiętywanie, nie wiem, 10 słówek dziennie, może to być język obcy, mogą to być słówka, które będą stanowiły kotwicę materiału, który się uczysz, codzienne czytanie, codzienne zagadki, na przykład w postaci zabawy z dziećmi, gdzie możesz to robić w dowolnym czasie, nie wiem, jadąc z samochodem, z dziećmi, podczas kiedy one zasypiają, kiedy idziecie do szkoły, do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Pisanie wierszy. Szczególnie uwaga, uwaga, drogie panie i panowie, w momencie, kiedy mówimy o pisaniu wierszy, podczas stanu zakochania, który jest bardzo silnym pod względem neuroprzekaźników stanem, nazwijmy to stanem emocjonalnym, tak? On jest dosyć zasobny w bardzo ciekawe neuroprzekaźniki, które powodują o tym, że podczas zakochania czujemy się bardzo dobrze, piszemy wiersze. Później te wiersze przestajemy pisać. Pytanie, jajko czy kura? Oczywiście tutaj pisanie wierszy może rozpalić Twój związek jeszcze bardziej, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Zachęcam Cię do tego, żeby pisać wiersze chociażby na temat Twojego bieżącego stanu umysłu. Kolejna sprawa, pisanie i wymyślanie historii, pisanie listów miłosnych, pisanie listów wdzięczności, czyli uruchomienie tak zwanego treningu wdzięczności, któremu poświęciłem niejedno szkolenie, które całkowicie zmienia Twoją biochemię mózgu i przy okazji to jest właśnie też między innymi jeden z elementów, który wpisałbym w kategorię siłowni umysłu i w kategorię medytacji, o której później. I tutaj wyobraź sobie, że badania geriatryczne z 2019 roku pokazały, że osoby starsze, które codziennie układają puzzle albo rozwiązują krzyżówki, mają mózg przeciętnie młodszy o 10 lat. Czyli odmładzają swój mózg o 10 lat. Medytacja z kolei, również bardzo wiele badań, szczególnie tych nowych, to potwierdza, pokazują one, że medytacja jednoznacznie spowalnia procesy starzenia Twojego mózgu i powoduje ciągły jej rozwój. Oczywiście można to wszystko na poziomie nauki udokumentować. Więc drodzy panowie i panie, negatywne myślenie. Uwaga, ma się to jak do biohackingu Twojego mózgu. Otóż wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, że myśli negatywnie. I tutaj wiele badań pokazało, że osoby, które twierdziły, że nie mają negatywnych myśli w ciągu dnia, zbadane, okazało się, że mają tok myślowy ukształtowany w sposób negatywny na poziomie 60, 70, a nawet 90% myśli. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że około 92% myśli codziennie się powtarza, no to jesteśmy w tak zwanej czarnej pupie. Mówiąc delikatnie, no bo nasz tok myślowy jest negatywny. Oczywiście może to wynikać z antropologicznie ukształtowanego faktu związanego z tym, że ja jako człowiek pierwotny, na przykład idąc i słysząc szelest w krzakach, nie będę zastanawiał się, czy o to, aby na pewno atrakcyjna samica nie próbuje mnie uwieść, obserwując najpierw, tylko wyciągam od razu wniosek pod tytułem ciekawe, co chce mnie teraz zeżreć. I w ten sposób oczywiście ten wniosek sobie wyciągałem w sposób negatywny, co wiele razy być może mojemu pra-pra-pra-pra-pra-dziadkowi uratowało skórę i nie stał się obiadem w roli głównej. Więc oczywiście proces myślowy negatywny, jeżeli możemy powiedzieć, jest w pewien sposób wpisany w nasz kod DNA, to o tyle, o ile powinniśmy coś zrobić, ponieważ możemy to po prostu w sobie wytrenować. Po pierwsze, trening uważności. Po drugie, dziennik myśli. Zacznij sobie zapisywać te wszystkie wzorce myślowe, które się przewijają i zauważysz, że są tam wyraźne wzorce i schematy, bo dokładnie tak samo pracuję z moimi klientami jako terapeuta, jako peak performance coach, jako trener medytacji i uważności i trener flow. Dokładnie w ten sam sposób pracuję z moimi klientami, gdzie dokonujemy najpierw
pewnego rodzaju rejestru i inwentaryzacji. I zauważ, w pewnym sensie można powiedzieć, że na pewnym etapie tego rodzaju zabiegi mogą sprawić, że staniesz się najlepszym przyjacielem samego siebie, najlepszą przyjaciółką samej siebie. Więc jest to rzecz niesłychanie ważna. Nie ma w Twoim życiu miejsca na negatywne myślenie, ponieważ ono działa, działa oczywiście zawsze, działa skutecznie, ale w negatywną stronę i może doprowadzić do, uwaga, degradacji Twojego mózgu, do powiększania się ciała migdałowatego, a co za tym idzie, do zwiększania hormonów stresu, tak jest, i uwaga, uwaga, pozbawiają czy przyspieszają procesy starzenia, drogie panie, więc nie ma miejsca w Twojej urodzie na negatywne myślenie. Kolejny aspekt, uwaga, teraz już będzie to chyba aspekt numer 6, oddychanie. Oddychanie jako forma radzenia sobie ze stresem. Chociażby sam oddech przeponowy, o czym mówię wielokrotnie. Nagrałem nie jeden odcinek na ten temat na kilku kanałach YouTube. Jest to rzecz niesłychanie ważna. Samo uruchomienie oddechu przeponowego zmienia sytuację nieodwracalnie korzystnie w Twoją stronę. Tak? Zauważ, że tutaj jeżeli chodzi o oddech, oddech przeponowy, oddech kwadratowy, czyli wdech, liczysz do pięciu, wstrzymanie, liczysz do pięciu, wydech, liczysz do pięciu, wstrzymanie, liczysz do pięciu. Oddech, który jest w formie 4x6, czyli wdech, liczę do 4, wydech, liczę do 6. Oddech ho'oponopono, to nic innego jak oddech kwadratowy, gdzie liczysz do 10. Wdech, liczę do 10, wstrzymanie do 10, wydech do 10, wstrzymanie do 10. To są bardzo proste formy oddechowe, które możesz wpleść. I uwaga, przypiąć najlepiej do nawyków dnia codziennego. Wsiadam do samochodu, zaczynam oddychać oddechem kwadratowym. Wychodzę z samochodu, przed wejściem do domu, najpierw oddech kwadratowy. Jestem z dziećmi, zasypiam, praktykujemy oddech kwadratowy. Jestem w sypialni z moją partnerką, partnerem. Uwaga, najpierw trenuję synchronizację oddechu kwadratowego. Przepiękna sprawa, którą możesz przypiąć do bardzo wielu nawyków życia codziennego, bo to wtedy mocno ułatwia, że tak powiem, egzekucję i wprowadzenie w życie. Kolejna sprawa, medytacja. No tutaj oczywiście na ten temat prowadzę kilkudniowe szkolenia właśnie związane z tą tematyką, ale tu korzyści jest co niemiara. Oczywiście poprawa Twoich zdolności kognitywnych, zmniejszanie się ciała migdałowatego, czyli uwaga, lepsze radzenie sobie z emocjami, poprawa snu, regeneracji. Tak naprawdę zauważ, że Twoja gospodarka hormonalna zależna jest od jakości Twojego snu. Zwiększenie kreatywności, poprawienie pamięci, poprawa swojego samopoczucia, zwiększenie poziomu energii w ciągu dnia. Wiele, wiele, wiele innych, gdzie mogę tak naprawdę, opierając się na badaniach naukowych, a temu poświęciłem jedną książkę, mogę tutaj stwierdzić, że każdy aspekt życiowy może być poprawiony za pomocą medytacji, a do tej medytacji zaliczam między innymi trening wdzięczności, który oczywiście może być praktykowany w postaci medytacji, ale może być praktykowany również za pomocą takich zabiegów jak pisanie listów, wyrażanie wdzięczności w odniesieniu do osób bliskich bądź dalszych itd., itd. i wymienianie na przykład rzeczy, za które jestem wdzięczny na poziomie dnia codziennego. No i mamy kolejną rzecz. Tutaj się tylko upewnię, że nie pominąłem niczego bardzo ważnego, bo w tym procesie gadania wpadam bardzo często w głęboki stan, który może sprawiać, że informacje zostaną pominięte, a waga tychże informacji jest tutaj duża. Na samym końcu oczywiście wspomnę o śnie. Sen jako rzecz niesłychanie ważna. Drogie panie, szczególnie wiem, chylę czoła wszystkim mamom, wszystkim młodym rodzicom, którzy nie mają na tyle sposobności, ale i tak powinni zadbać o to w każdy możliwy sposób. Brak snu to, uwaga, starzenie się Twojej skóry, wzmożony apetyt i brak kontroli nad Twoim apetytem, niższe libido, zmniejszona aktywność ogólnie na każdym poziomie, spowolnienie reakcji, upośledzona uważność, gorsza pamięć, umiejętność uczenia się, pogorszony nastrój,
osłabiony układ odpornościowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mógłbym jeszcze wymienić tego całe mnóstwo, zauważ, wypisałem całą litanię z procentowymi szacunkami zwiększającymi na przykład zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób nowotworowych, przeziębienia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu się to nie opłaca. Więc co zatem zrobić, aby ten sen poprawić? Może przejdźmy do rozwiązań. Po pierwsze, ustalone godziny chodzenia, spać i wstawania. Więc staraj się, żeby ta fluktuacja była jak najmniejsza. Staraj się, a ilość snu była na poziomie 8 godzin. Jeżeli nadal się śmiejesz, że jest to niemożliwe, postaraj się zastosować coś takiego jak drzemki 20-minutowe. Nawet jako młody rodzic miałem to przez wiele lat opanowane i przetrenowane. Pamiętaj o tym, że tak naprawdę wysypianie się to najlepszy sposób na dodanie sobie pewności siebie, wejścia w dobry nastrój, kształtowania swojej charyzmy, dyscypliny i atrakcyjności. Więc absolutnie, jeżeli to są aspekty dla Ciebie ważne, po prostu zadbaj o swój zdrowy sen. I tutaj dobijamy do brzegu, tak naprawdę kończąc ten, zauważ, ciąg bardzo ważnych czynników. Hakowanie swojego mózgu, oczywiście temat, który będę rozwijał na kanale YouTube, bardzo mocno, bo tych metod, sposobów jest bardzo dużo, wchodząc później w poszczególne szczegóły, w bardzo duży detal. Mamy tutaj, powiedzmy, niemalże strukturę fraktalną, gdzie tych rzeczy, które możemy dopracować, jest bardzo dużo. Ale gdybym Ci powiedział z perspektywy terapeuty, to są właśnie czynniki, które bardzo często, uwaga, na poziomie bardzo, bardzo wielu moich klientów poprawiają ich stan codziennego funkcjonowania i powodują, że wielu z nich na przykład rezygnuje z wielu, uwaga, silnych substancji na poziomie leków, tak? Tylko i wyłącznie te elementy. I to się działo u wielu moich klientów, z którymi miałem okazję, zaszczyt pracować, czy jako terapeuta, czy jako peak performance coach, czy jako trener flow, gdzie polecałem te najważniejsze elementy, gdzie jest to pewnego rodzaju odniesienie do analogii zasady Pareto. Oto, gdybyś miała poświęcić na to tylko określoną, ograniczoną ilość czasu, to te 10% rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, przyczyni się do 90% korzyści. Tak bym to nawet określił, tak bym to sklasyfikował. Więc jeżeli chcesz się czuć dobrze, a nawet jeszcze lepiej, jeżeli chcesz poprawiać jakość swojego życia i tworzyć swoje szczęście na co dzień, bo tak często to określam, zacznij zwracać uwagę na te 8 bardzo ważnych czynników, jednocześnie sposobów, metod, które powinny stanowić wskazanie, w jakim kierunku iść na poziomie życia codziennego, aby jakość swojego życia poprawić nieodwracalnie w pozytywny sposób, czego z całego serca Ci życzę, zapraszając Ciebie oczywiście do ściągnięcia aplikacji Medity na Androida, na iOS-a i zapraszając Ciebie do komentowania, zadawania pytań. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się, cześć. Aha, jeszcze jedno, pamiętaj, że masz w sobie nieograniczony potencjał, który mam nadzieję postanowisz wydobywać każdego jednego dnia. Jeszcze raz pozdrowienia.